Wiele słyszymy ostatnio słów z księgi Nehemiasza. I kiedyś czytałem sobie tą księgę w domu, to zachwyciłem się tym, jak dobrym Bogiem jest nasz Bóg, jak jest pełen łaski, miłosierdzia i przebaczenia. I chciałem z Wami przeczytać najpierw od pierwszego wersetu 8 rozdziału Księga Nehemiasza. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia 7 miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć. A uwaga całego zakonu, uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz, Masejasz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Hasz-Badana, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu. Stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Serebiasz, Jamin, Akub, Szabetaj, Chodiasz, Masejasz, Kelita, Azariasz, Jozadab, Haman, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając. Także zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: Uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Mimo że lud był w wielkiej biedzie, w pohańbieniu, brali sobie za żony kobiety obcoplemienne i tam wszyscy byli, zdradzili Boga, a Pan do nich powiedział: nie smućcie się, zrozumieliście te słowa i odwróćcie się od tych złych uczynków. I oni, jak czytamy też w Ezdrasza, się odwrócili, ale tak też dzisiaj byłem i wczoraj mogłem się modlić właśnie, żebyśmy i my rozumieli te słowa, które do nas są mówione. Wierzę, że mimo że często są to smutne słowa, to kiedy my je zrozumiemy i naprawdę zapragniemy się odwrócić od wszelkiego rodzaju nierządu, którego Bóg nie może zaakceptować, to możemy się już wtedy radować. Tak jak kobieta nierządnica, którą Pan Jezus podniósł, powiedział do niej: wstań, idź i więcej nie grzesz. Mogła już zakończyć tamten etap nierządu i mogła rozpocząć nowe życie. Tak niech i Pan nam pomoże rozumieć słowo, które jest głoszone, które czytamy,
widzieć w tym lustrze to, co nie pasuje do wieczności, porzucać to wszystko i cieszyć się naszym Bogiem. Chwała Bogu.